śledziona i trzustka, ich funkcje, ich lokalizacja, ich patologie, jak je sprawdzić i czemu według medycyny chińskiej związane są z nadmiernym myśleniem i zamartwianiem się. Zapraszam do oglądania filmu. Śledziona i trzustka to są dwa narządy, które leżą bardzo blisko siebie, natomiast mają zgoła odmienne funkcje. Z jakichś przyczyn Chińczycy, analizując te dwa narządy, można powiedzieć, że połączyli je w jeden kompleks, który się nazywa w niektórych tekstach polskich śledziona trzustka, a czasami znajduje się pod ogólną nazwą i przede wszystkim znajduje się pod ogólną nazwą śledziona, po angielsku spleen. Natomiast co ciekawe, jeżeli chodzi o funkcje, o których Chińczycy mówili, to przede wszystkim odnoszą się one do trzustki. Ale o tym zaraz. Zacznijmy od śledziony jako narządu. Śledziona to taki dosyć mały narząd, który znajdziecie w waszym lewym podżebrzu. Śledziona głównie odpowiedzialna jest za funkcje immunologiczne, czyli waszą odporność, rozkład czerwonych krwinek, rozkład trombocytów. Szczególnie u zwierząt magazynowana tam jest krew, a w życiu płodowym również tworzy się tam krew. Jakie objawy mogą sugerować, że macie problemy ze śledzioną? No właśnie, ona często podstępnie nie daje specjalnych objawów. Jest związana z odpornością, więc mogą być to jakieś częste zachorowania. To wam mogło sugerować, że coś jest nie tak ze śledzioną, ale nie jest ona też jedynym narządem, który jest związany z tą odpornością. Potrafi być tak, że występuje pewien ucisk w lewym podżebrzu. Czasami może wam to sugerować i najczęściej jest to żołądek, ale być może jest to śledziona. Sprawą alarmującą jest, gdy ta śledziona jest powiększona, dlatego że powiększona śledziona może sugerować wiele przypadłości, z których większość jest poważna. Mogą być to chłoniaki, może być to nawet białaczka. Także warto wtedy się zwrócić do lekarza, jeżeli macie taki uciążliwy ból w lewym podżebrzu, a przy tym czujecie, że trochę spadła wasza witalność. Czemu ulega zaburzeniu śledziona? Tak jak przy każdym z narządów, może to wynikać z unerwienia, czyli może być to problem w okolicach potylicy związany z nerwem błędnym. Może być to jej unerwienie współczulne, wychodzące z kręgów od TH5 do TH9. Może być to również związane przez zaburzenie sąsiadujących narządów, takich jak na przykład trzustka czy żołądek. Może być to związane z ukrwieniem, a także odprowadzeniem krwi. Poprzez swoją lokalizację może być to również związane na przykład z niewydolnością serca. Jednym z najważniejszych czynników należy anemia, a u osób, które biorą udział na przykład w sportach walki, warto pamiętać o tym, czy nie miał jakiegoś uderzenia na korpus albo upadku, bo też może to wpłynąć zarówno na śledzionę, jak i na trzustkę. W jaki sposób za pomocą palpacji stwierdzić, że macie problemy ze śledzioną? Po pierwsze, będą to punkty okostnowe, które są podobne do tych w przypadku żołądka, czyli to będą punkty, które będą się znajdowały na klatce piersiowej, na łuku żebrowym po lewej stronie. Oprócz tego w medycynie chińskiej też się używa punktów, które znajdują się na 11 żebrze, zarówno po lewej, jak i prawej stronie, na jego końcówce. Uciskając te punkty, jeżeli się pojawia ból, to też może sugerować, że jest zaburzona praca śledziony i trzustki, bo one są w kompleksie. Jakie badanie należy zrobić, żeby się upewnić, czy macie problem ze śledzioną? Przede wszystkim jest to morfologia krwi oraz USG. A jak to wygląda z trzustką? Trzustka jest dużo większym narządem niż śledziona. Potrafi mieć kilkanaście centymetrów. Śledziona znajduje się na ogonie trzustki, czyli trzustka jest zbudowana w taki sposób, że ma głowę, trzon i ogon. Z czego głowa znajduje się w pętli, którą tworzy dwunastnica. Z tej głowy odchodzi przewód trzustkowy, który dochodzi do dwunastnicy, przez który przechodzą enzymy trawienne i sok trzustkowy. Następnie jest trzon i ogon, który się kieruje w kierunku lewego podżebrza, gdzie znajduje się właśnie śledziona. Jakie są funkcje trzustki? Jest to przede wszystkim funkcja zewnątrz i wewnątrz wydzielnicza. Wydziela przede wszystkim enzymy trawienne, które trawią tłuszcze, węglowodany oraz białka. Oprócz tego bardzo ważną funkcją trzustki jest dbanie o właściwy poziom
i stężenie glukozy we krwi. Trzustka wydziela zarówno glukagon, który to stężenie glukozy podwyższa, jak i insulinę, które to stężenie obniża. Czemu pojawia się dysfunkcja trzustki? Numer jeden to są nieprawidłowe nawyki żywieniowe, przede wszystkim jedzenie zbyt tłusto. Numer dwa to jest spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu, to jest często choroba alkoholików. Oprócz tego potrafią być to, tak jak wcześniej wspominałem przy każdym z narządów, połączenia wisceralne, czyli te połączenia narządów, które się znajdują w okolicach trzustki, od dwunastnicy po śledzionę, czy żołądek, czy pęcherzyk żółciowy. Warto też zwrócić uwagę na unerwienie ze strony nerwu błędnego, czyli okolic górnej części szyi, jak i odcinka piersiowego od TH6 do TH9, gdzie jest unerwienie współczulne. Napięcie czy jakieś problemy z kręgosłupem w tych okolicach też mogą powodować dysfunkcję narządów, które z tej okolicy są unerwiane, czyli w tym przypadku trzustki. Kiedy jeszcze trzustka obrywa? No jak dostanie cios, tak jak dostała śledziona, albo jak jesteśmy niedożywieni. Wtedy potrafi być tak, że ta trzustka zaczyna źle pracować. Jeżeli chodzi o problemy z trzustką, to potrafią one mieć bardzo duże konsekwencje. Oczywiście przede wszystkim odnoszą się do układu pokarmowego, no bo przecież trzustka wstrzykuje te różne enzymy trawienne do dwunastnicy, więc mogą się pojawiać biegunki. Przede wszystkim są to takie tłuszczowe stolce, które łatwo poznać po tym, po pierwsze, że są rzadkie, ale oprócz tego potrafią się unosić na powierzchni wody, kiedy spuszczacie kubkę, a i zostawiasz też ślady na ubikacji. To może sugerować, że jest właśnie problem z trzustką. Może się pojawiać uczucie napięcia i bólu w nadbrzuszu, mogą się pojawiać nudności, a nawet wymioty. Możecie mieć problemy z zastojem żylnym i limfatycznym w kończynach dolnych ze względu na jej położenie blisko głównych naczyń żylnych i limfatycznych, a nawet jej dysfunkcja może wpływać na pracę serca ze względu na jej położenie. Jednym z głównych objawów, jeżeli chodzi o trzustkę, jest to, co się dzieje z naszą psychiką, a mianowicie, że jest dosyć duże zmęczenie, znużenie, a nawet depresyjność. Temat zresztą głębiej wchodzi medycyna chińska, która obserwuje właśnie te powiązania psychosomatyczne. Medycyna chińska pokazuje, że w taki sam sposób, w jaki te enzymy trawienne trawią pokarmy, je rozkładają i to przyswajamy, podobnie jest z informacjami, tak jak mówiłem przy okazji jelita cienkiego. W momencie, jeżeli się za dużo zamartwiamy, jeżeli za dużo myślimy, jesteśmy przebodźcowani i ma to odbicie w pracy właśnie naszego układu pokarmowego. On zaczyna pracować gorzej, bo jest bardziej zajęty pracą umysłową niż pobieraniem składników odżywczych z pożywienia. W medycynie chińskiej można powiedzieć, że po nerkach to śledziona w kompleksie z żołądkiem i z trzustką są jednym z głównych narządów, no bo przecież to dzięki nim trawimy jedzenie. To jedzenie jest później źródłem naszej energii, oprócz oczywiście tlenu, który dostajemy poprzez płuca. Bardzo dużo objawów, które się pojawiają w naszym ciele, mogą świadczyć o tym, że ten kompleks nie działa do końca tak, jak powinien. Wcześniej mówiłem o tych objawach, które możecie znaleźć w wielu publikacjach, jeżeli chodzi o medycynę akademicką. Natomiast medycyna chińska to rozszerza w momencie, kiedy pojawiają się u Was różnego rodzaju obrzęki, kiedy jest właśnie obrzęknięta twarz, kiedy jest obrzęknięty język, pojawiają się ślady na języku, kiedy macie biegunki, kiedy pojawiają się żylaki, a nawet kiedy pojawia się celulit. Jakie badania krwi warto zrobić, żeby się dowiedzieć, czy macie problemy z trzustką? Przede wszystkim jest to zbadanie poziomu lipazy, amylazy, ale również glukozy, insuliny, a może nawet zrobienie krzywej cukrowej. Kiedy udać się do lekarza? Oczywiście bezwzględnie, kiedy występuje gorączka, kiedy jest bardzo silny ból w lewym podżebrzu, kiedy dochodzi do szybkiej utraty wagi, kiedy macie biegunki, które trwają więcej niż tydzień.
kiedy są mdłości, wymioty, nagle pojawia się niższe ciśnienie albo dochodzi do skoków tętna. To wszystko może Wam sugerować, że jest jakiś poważny problem, który może dotyczyć właśnie trzustki. W jaki sposób wpłynąć na to, żeby ta trzustka i śledziona pracowały dobrze? Przede wszystkim, jak zawsze, zrównoważona dieta. Medycyna chińska zwraca uwagę, że w momencie, kiedy one, ich praca trochę nie domaga, to warto spożywać produkty, które są jak najbardziej przygotowane, żeby one nie musiały zbyt mocno pracować, żeby te produkty odpowiednio rozdrobnić i przygotować. W związku z tym potrawy gotowane na ciepło, jedzenie regularne, unikanie fast foodów, unikanie cukrów prostych. No to są takie podstawy. Oprócz tego bardzo ważny jest mental. Wielu osób, które cierpią na problemy związane z trzustką i śledzioną, czyli tutaj przede wszystkim myślę o na przykład insulinooporności czy cukrzycy, zobaczcie sami, że są to często osoby, które za dużo myślą i się za dużo zamartwiają. Wręcz są przyzwyczajone do tego i mówią, że one po prostu takie są. Nie, nie są takie. Oczywiście można mieć pewne predyspozycje, natomiast trzeba nad tym panować w momencie, kiedy to się odbija na Waszym zdrowiu. Więcej przebywać na zewnątrz, więcej przebywać w przyrodzie, znajdować sobie jakieś zajęcia, na których jesteście skupieni i przede wszystkim myśleć pozytywnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji kanału Droga Środka, do udostępniania moich filmów i oczywiście komentowania. Do zobaczenia.